Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Dziś w naszym cotygodniowym cyklu aktualności unijne. W Parlamencie Europejskim padały głosy o konieczności zaostrzenia kursu wobec Polski w związku z zarzutami o łamanie zasad praworządności. Komisja Europejska na razie zwleka z decyzjami. Czeka na kolejne ustawy, które mogą zreformować wymiar sprawiedliwości, w tym na propozycję prezydenta Andrzeja Dudy. O szczegółach Beata Płomecka. Zaostrzenia kursu domagali się europosłowie z centrolewicy, m.in. holenderska deputowana z frakcji liberalnej Sophie In 't Veld. Liczę na skuteczne działania, by zagwarantować, że praworządność będzie przestrzegana. Komisja Europejska ma nasze pełne poparcie. Na krytykę odpowiadali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, których wsparli deputowani eurosceptyczni. Tak mówiła europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Polska jest krajem praworządnym, demokratycznym i proeuropejskim. Wtórował jej wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Państwo polemizujecie z fałszywymi mitami. Części z państwa chodzi nie o praworządność w Polsce, tylko to, że nie przyjmujemy imigrantów spoza Europy. Na apel o nałożenie sankcji odpowiadał wiceszef komisji Frans Timmermans. Powiedzieliśmy jasno, że zwalnianie sędziów Sądu Najwyższego będzie miało wpływ na uruchomienie artykułu 7. Ustawę wymuszającą przenoszenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku zawetował prezydent, dlatego teraz Bruksela czeka na propozycję Andrzeja Dudy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Komisja Europejska zaproponowała ograniczenie połowów dorszy na Bałtyku. Ma to nastąpić w przyszłym roku. Ostateczna decyzja dotycząca kwot połowowych zostanie podjęta jesienią przez ministrów do spraw rybołówstwa 28 krajów. Komisja Europejska argumentuje, że ograniczenie połowów dorszy może odbudować populację tego gatunku na Bałtyku. Eksperci komisji zaproponowali, by na wschodnim obszarze, gdzie przede wszystkim łowią polscy rybacy, limity w przyszłym roku zostały zmniejszone o prawie 28% w porównaniu z tegorocznymi kwotami. W ubiegłym roku połowy zostały zmniejszone o 1/4 na wschodnim Bałtyku, a na zachodnim o 56%. Komisja, posiłkując się analizami naukowców, bije na alarm, że bałtycki dorsz od kilku lat nie może się odrodzić. To także problem dla polskiego rybołówstwa, dlatego rząd w ubiegłym roku zgodził się na zmniejszenie połowów w zamian za rekompensaty dla rybaków, którzy ucierpią na wprowadzanych ograniczeniach. Połowy dorszy w przyszłym roku, zgodnie z propozycją komisji, mają być ograniczone, ale połowy śledzi zwiększone o 1/4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.